Chciałbym zapytać, czy oglądała Pani już Klimakterium 1? Oglądałam Klimakterium 1 trzykrotnie. Trzykrotnie, to całkiem dużo, więc rozumiem, że się podobało bardzo. Bardzo, bardzo. Jakie ma Pani oczekiwania wobec Klimakterium 2? Czy nie boi się Pani, że to będzie po prostu odgrzewanie kotleta? Ja już oglądałam Klimakterium 2 i przyszłam ponownie. Rozumiem. No. Tak mi się podobało. Tak mi się podobało. Rozumiem. No, po prostu lepszej recenzji dostać nie można. Czy widzieli Państwo Klimakterium 1? Właśnie nie. To co Państwo tutaj robią? A z radością zobaczymy drugą część. Nie, pierwszy raz byłam na wyjeździe w naszym mieście. Właśnie występowali z tą już sztuką. No i uważam, że trzeba to jeszcze raz, a może jeszcze raz, bo była naprawdę świetna. Według mojej oceny część druga jest bardziej wesoła, jak była część pierwsza. Sądzę, że będzie dobry. W Kapitolu zwykle dobrze się bawiłem. Pan jest stałym gościem tutaj. No, stałym jak stałym. Kilka razy bywało. Bardzo polecam. Wszystkim znajomym również. Dziękuję bardzo. Państwo są trochę za młodzi, jak na średnią wiekową. Może i tak, może i czy tak. To, czy to nie będzie stanowić problemu w tym momencie? Humor. Nie, zupełnie nie. Dlaczegożby? Nie, no sądzę, że poczucie humoru jest. Jesteśmy pozytywnie nastawieni, więc... Nie za bardzo dla młodych jakichś. No mam nadzieję. Zobaczymy. Dla młodych może być trochę przygnębiające. Nie, na pewno nie. Nie, będzie dobrze. Jest pan dobrej myśli, ja też. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Czy moglibyśmy zadać Pani kilka pytań odnośnie Klimakterium 2? Pani gra w jednej z obsad. Tak. Jak to jest oglądać koleżanki na scenie w tym samym przedstawieniu? Na pewno jest to niesamowite przeżycie, szczególnie dzisiejsze wydarzenie. To jest ogromnie, jestem podekscytowana. Chciałabym, żeby to było jak najpiękniej. Wiem na pewno, że będzie wszystko cudownie, ale emocje są bardzo duże. I to jest taka niesamowita więź nasza, tych siedzących dziewczyn na widowni, z tymi dziewczynami na scenie, bo chciałoby się im jak najbardziej pomóc. I po prostu no, jest to cudowne przeżycie, cudowne. Czy oglądał Pan pierwszą część Klimakterium? Tak, oglądałem. Zachęciła Pana pewnie do obejrzenia dwójki? No tak, bardzo. Tak. Bardzo, pękałem ze śmiechu. Bardzo było zabawnie, bardzo to zabawny spektakl. Ciekaw jestem, co będzie w tym. Trochę cięty na facetów te przedstawienie, ale... No tak, ale to przecież jest dla ludzi z poczuciem humoru. Nic zdrożnego. Trzeba umieć się śmiać z samego siebie. Ale oczywiście. Właśnie był bardzo fajny pomysł Eli Jodłowskiej, żeby każda z nas miała gdzieś już swoją taką przedpremierowy taki pokaz i rzeczywiście grałyśmy już te spektakle. Jestem bardzo dobrej myśli, ponieważ spektakl się bardzo podoba i naprawdę publiczność jest poruszona, także myślę, że będzie wspaniale. Dobrze, to wszyscy trzymamy kciuki, oczekujemy. I dziękuję bardzo. Ja również miłego dziękuję. Wieczoru. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy nie uważa Pan, że to jest dosyć ryzykowne posunięcie robić dwójkę po tak hucznym przyjęciu jedynki? No, to jest zawsze ryzyko drugiej części filmu czy przedstawienia. To jest zawsze bardzo ryzykowne. To jest tak jak w literaturze. Łatwo napisać pierwszą książkę, trudniej drugą. Druga jest zawsze bardziej krytycznie oglądana i przyjmowana. No ale myślę, że skoro twórcy podjęli takie ryzyko, to pewnie uzasadnione. Dobrze, dziękuję bardzo i życzę miłego oglądania. Dziękuję. Dobry wieczór. Czy mógłbym zadać Panią kilka pytań odnośnie dzisiejszego wieczoru? Dlaczego Panie tutaj przyszły? Ja przyszłam dlatego, że byłam na pierwszym Klimakterium i nie mogłabym sobie... Ja się chichrałam od pierwszej minuty do ostatniej i mam ogromną, wielką nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo. Oczekiwania pewnie są bardzo duże. No właśnie, to jest niebezpieczne, jak się ma takie oczekiwania, bo jak będzie troszkę gorzej, a nie jest łatwo, jak wiadomo, zrobić sequel, prawda? Więc no, siedzę w pewnych nerwach. Chociaż podejrzewam, że autorka i wykonawczynie są w większych niż ja. Ale życzę im ogromnego sukcesu. Ile razy widziała Pani Klimakterium 1? 20 razy, około 20 razy. Podobało się za każdym razem? Za każdym razem tak samo.
Czy wydaje się pani, że o Klimakterium zostało powiedziane już wszystko w Klimakterium 1? No jeżeli jest Klimakterium 2, to znaczy, że nie wszystko. Po drugie, jest to upojny temat. Mam nadzieję, że zacznie być upojny też dla panów, bo są jak wtedy również w dużej ilości. Poza tym jest to temat ważny, ponieważ kobiety z nie naszej cywilizacji po Klimakterium stawały się mędrcami, starcami, że tak powiem, w takich zarządach swoich plemion. I ja bym bardzo chciała, żeby się to u nas też w końcu stało. Więc temat w ogóle jest pod wieloma względami istotny. A poza tym dobrze byłoby, jakby mężowie zrozumieli, co się dzieje z żonami, kiedy one są w tym okresie właśnie. Można oczywiście gorzej lub lepiej przechodzić klimakterium, to jest rzecz indywidualna. Ale tak czy siak jest to ważny okres w życiu człowieka, czyli kobiety. Bardzo pięknie powiedziane. Również dziękuję. No, więc będziemy oczekiwać z napięciem. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan też zostaje na sztuce. Świetnie.